tym roku tylko tydzień w Beskidzie Niskim. Idziemy taką trasą z Klimkówki nad jeziorem Klimkowskim właśnie. Przez Regietów, Radocynę, Nieznajową, aż do Krępnej. I później zawracamy przez Wołowiec, Gładyszów z powrotem nad jezioro Klimkowskie. Tutaj znajduje się ikonostas, który składa się tak jakby z dwóch rodzajów drzwi. Pierwsze, te środkowe to są drzwi carskie, a te po bokach oboje drzwi to są drzwi diakońskie. Na nich, na drzwiach carskich znajduje się cztery postacie ewangelistów. Po lewej stronie znajduje się święty Mikołaj. Tutaj jest Matka Boska. Tutaj następnie jest Jezus Nauczający. I po prawej stronie znajduje się Paraskiewa, czyli patrona tej cerkwi. Wchodząc do cerkwi, tak naprawdę można poznać patrona po jakby dwóch ikonach. Pierwsza znajduje się właśnie po prawej stronie, a druga podchodząc do tego ołtarzyku, gdzie jest jej obraz zawsze. Oczywiście tutaj na główny plan wysuwa się jakby uczta, czyli wieczerza, a resztę obrazów to są najważniejsze święta. Następnie wyżej mamy 12 apostołów i na środku też jest Jezus Nauczający. Na samym końcu są prorocy. Konstrukcja może nie wzbudza zaufania, ale cerkiew świętej Paraskiewy w Kwiatoniu pod tym samym właśnie wezwaniem co w Ujściu Gorlickim, ale no bardziej prominentna, bo wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Biskupem rzymskokatolickiej diecezji kajowskiej jest biskup Jan Stefan, który mając jakieś wiadomości o tym, co nastąpić ma tutaj na terenach Lubelszczyzny, wydaje rozporządzenie duchowieństwu katolickiemu i nakazuje: należy w przyszłości bezwzględnie zająć opuszczone cerkwie. W dalszej części dokumentu pisze: zabranie jakichkolwiek przeróbek i usuwania czegokolwiek ze świąt. W naszym przypadku 15 lipca po 4 godzinach pakowania dobytku mieszkańcy zostają eksmitowani stąd. Natomiast do 20 lipca zbierało się tylu nowych osadników, że było pierwsze nabożeństwo rzymskokatolickie. Także świątynia była od razu, no powiedzmy, zajęta, że ówczesne władze już nie miały możliwości wpuścić tutaj specjalnych grup, których zadaniem, jak w wielu przypadkach, było szardowanie. Ja to mówię brutalnie, to jest taka prawda. Szardowanie tego, co się dało, a potem podpalanie, rozbieranie, niszczenie. Rotunda, czyli cmentarz numer 51, zaprojektowany przez Duszana Jurkowicza, który tutaj dziesiątki cmentarzy projektował w tej okolicy po I wojnie światowej. Ten chyba najbardziej monumentalny, najciekawsza konstrukcja na szczycie góry, właśnie rotunda. Leżą Austriacy, czy generalnie żołnierze z armii austro-węgierskiej, Rosjanie, wszyscy razem. No, robi wrażenie, trzeba przyznać.
Bardzo zdrowe podejście na Jaworzynę Koniecznieńską. Może nie Lackowa, ale prawie. Kolejny cmentarz Duszana Jurkowicza. Ten ma numer 46, one wszystkie są ładnie ponumerowane. Tak porządnie po austriacku. Ten troszkę podobny w sensie, też taki monumentalny jak na Rotundzie, ale tu jest tylko jedna wieża, ale za to kamienna, naprawdę solidna. I sporo mogił, tak samo jak na Rotundzie. Z armii austro-węgierskiej i z rosyjskiej, po 100 kilkudziesięciu żołnierzy obydwu armii. Wyraźnie więcej niezidentyfikowanych żołnierzy jest z armii rosyjskiej. Ale czy to wynika z tego, że nie mieli po prostu identyfikatorów czy dokumentów przy sobie? Co pewnie było nie do pomyślenia u Austriaków. Beskid niski, w pełnej krasie. Jesteśmy w Zdyni. Tutaj co roku odbywa się Łemkowski Festiwal Watra. Między innymi ta kapliczka jest częścią infrastruktury, która powstała na potrzeby tego festiwalu. Festiwal odbywa się już od wielu lat. Co roku przyjeżdża tam tysiące Łemków i sympatyków kultury łemkowskiej. Pole namiotowe zawsze jest zastawione do pełna namiotami. Jest 2000 ludzi, mniej więcej tyle osób co najmniej tutaj się pojawia. Można też spać tam na ośrodku. Są różne koncerty. Można spróbować łemkowskiego oczywiście jedzenia. No jest to cały event, który tutaj co roku się odbywa. W tym roku festiwal się nie odbył, a przynajmniej nie odbył się w formie tradycyjnej. Przyjechały tylko zespoły artystyczne, było trochę nagrań. Natomiast nam jak zwykle się udało. Spotkaliśmy pana Aleksandra Maśleja, który jest de facto założycielem, organizatorem tego festiwalu, twórcą tego miejsca tutaj w Zdyni. No i przesiedzieliśmy razem do późnej nocy, żeby to tak powiedzieć. Wysłuchaliśmy wielu, wielu opowieści, no bardzo prywatnych, bardzo osobistych, dotyczących kultury łemkowskiej. Oczywiście akcji Wisła, od tematu tutaj nie udało się uciec. No całej historii powrotów też Łemków na te tereny, powiedzmy w latach 60., 50., 60., tego jak to dzisiaj wygląda, jakie stosunki ich łączą, czy relacje ich łączą z Polakami. Dzień dobry. Tak miało być, takie widoki miały być, taka pogoda miała też być. I wreszcie jest. Dwa dni nas moczyło, ale dzisiaj może będzie trochę lepiej. Widoki przepiękne. W opuszczonej wsi Czarne pierwszy raz spotykamy właśnie te drzwi sławne, które tutaj w wielu miejscach, wielu właśnie opuszczonych wioskach łemkowskich postawiła, czy zaprojektowała, jak tu pisze Natalia Chładyk w 2008 roku. Taki symbol tego, że tutaj gdzieś na całej tej długości tak naprawdę wszędzie były zabudowania i była wioska. Widać to, bo jest mnóstwo takich zdziczałych drzew owocowych.
jakieś są fragmenty, jakieś ruiny fundamentów, no są takie jakieś artefakty, które świadczą o tym, oczywiście o tym, że tu była wioska. No jest cmentarz parafialny i to nawet dosyć spory z wioski Czarne. Także tu na pewno była spora siedziba. W 2008 roku Natalia Chładyk zrealizowała ten projekt, gdzie takie właśnie symboliczne drzwi stoją w tych miejscach i pokazują, że tutaj kiedyś było życie. No kuchnia, można powiedzieć, bazy w Radocynie. Piękne miejsce. Baza zamknięta, ale trochę otwarta. Także, jeżeli ktoś chce coś sobie ugotować, zjeść, jakoś się tu może schronić przed deszczem, to można. W pobliżu rzeka. Tak naprawdę jest wszystko, co jest potrzebne do szczęścia. Dlatego zostajemy tutaj na noc. Chatka w Nieznajowej. Niestety zamknięta. No ale chociaż zobaczymy, jak wygląda z zewnątrz. Dojście przez brud. No, miejsce z klimatem. Naprawdę wspaniale położone. Ale jak jest w środku, nie zobaczymy. No i słuchajcie, to co tygrysy lubią najbardziej, czyli na totalną skuchę z Nieznajowej przez Kiczerę Żydowiańską do Krępnej. No i tak do końca na skuchę, bo tam za Kiczerą już jest droga, więc pójdziemy po prostu szlakiem, ale teraz chyba 3-4 km off-road, off-trail i w ogóle wszystko off. Nawet zasięgu nie ma, więc jest też coverage off. I tylko Beskidniski. Ku lasu. Takie znalezisko. Albo jakiś dom. Albo cerkiewka. Ale coś tu najwyraźniej było. Po dwóch godzinach offroadu dochodzimy pomału do jakiejś głównej drogi. No miejscami było naprawdę ciężko. Nic tak nie wciąga jak chodzenie po bagnach.
I na końcu takie oto atrakcje. Dzięki uprzejmości Lasów Państwowych. O, można podziwiać Bajoro. A tam wiata z napisem żydowskie. Być może, tak trzeba spojrzeć na mapie, zdaje się, że to była miejscowość żydowskie. I stąd ta nazwa. Tak wygląda Bajoro. Na pewno tu żyją jakieś rzadkie gatunki fauny lub flory, a najpewniej jednej i drugiej. Jezus Christ, to nas przeciągała nas ta trasa. Pamiętajcie, drogie dzieci, nie chodźcie tą ścieżką. Ewentualnie jak już idziecie, 985 zapisać, bo może się przydać. Po drodze z Żydowskiego do Krępnej, zaraz za Kiczerą Żydowiańską, takie wspaniałe miejsce na grilla albo ognisko, specjalnie po to zrobione, chyba też Lasy Państwowe. Jest drewno, są kije na kiełbasy. Eleganckie, zadaszone miejsce na ognisko tutaj. Piękna sprawa, przygotowanego drewna. No i takie jeszcze do tego dwie wiatki. Mnóstwo ław i miejsce odkryte na ognisko. Tutaj obok potok, 20-30 metrów, także jest woda, jest nawet toj toj. Obłędna sprawa. To jest cerkiew świętego Kosmy i Damiana w Krępnej. I historia cerkwi świętego Kosmy i Damiana w Krępnej jest taka, że ja tu byłem przed chwilą, wszedłem tam do przedsionka i jest kartka z napisem nie wchodzić, alarm. No więc nie wszedłem, bo jest alarm. Wyszedłem tutaj, pytam ludzi, jak tam wejść, jak to, jak zwiedzić tą cerkiew. I powiedzieli mi, poradzili mi, że tutaj zawiaduje tym ksiądz proboszcz i trzeba go znaleźć. Ksiądz proboszcz poszedł właśnie na spacer z psem w stronę tartaku. Facet z brodą w okularach, trzeba go znaleźć i się z nim dogadać oczywiście. No więc lecę na wieś, pytam ludzi, gdzie tartak? Lecę na tartak, idzie facet, nie w sutannie, w shortach, w koszulce, ale z brodą w okularach, z takim psem konkretnym. No więc szczęść Boże i tak dalej. No i po krótkiej rozmowie, po zawarciu znajomości, ksiądz mówi, ale rzeczywiście można zwiedzić, proszę, proszę bardzo. Nie? A ja mówię, no ale jest alarm, nie? Nie można wejść do środka. Ksiądz mówi, nie ma żadnego problemu. Wciągnął telefon, przez telefon rozbroił alarm, mówi, zapraszam. Także słuchajcie, zaraz zobaczymy. Wygląda na to, że technika w Krępnej działa bardzo dobrze. No ale to się przekonamy za moment, nie? Trójka, jest kartka, odkładamy, sznurek tutaj damy na bok, no i śmiało. Ikonostas pełny, co nie zdarza się często, żeby się zachował pełny ikonostas. Tutaj po prawej stronie zazwyczaj są właśnie święci, pod których wezwaniem jest dana świątynia, więc prawdopodobnie jest to święty Kosma i święty Damian. Cerkiew ma do XVIII wieku, czy z XVII, ale podobno podmurówka, fundamenty są z dużo starszej cerkwi,
nawet XVI wieku. W każdym razie pięknie zachowana, a tego czego nie doświadczacie, to jest zapach, ten zapach starego drewna. To jest niesamowita sprawa, jak się tylko wchodzi, już w przedsionku to czuć. Zachęcam do odwiedzenia, no i oczywiście do kontaktu z księdzem proboszczem. Alarm nie przyłapał. Ustawiamy wszystko z powrotem, tak jak miało być. Kolejny projekt Duszana Jurkowicza. Cmentarze, jak się okazało, powstało w Galicji około 400, czyli naprawdę mnóstwo. Oczywiście nie wszystkie są zaprojektowane przez Duszana Jurkowicza, ale te najciekawsze okazuje się tak. On zaprojektował 30 czy 40 takich cmentarzy, no i między innymi ten w Krępnej. Jak w każdym innym, także tutaj pochowani są żołnierze z różnych armii, głównie z austro-węgierskiej i z rosyjskiej. No tu jest, tego jeszcze nie było wcześniej, jakaś taka kamienna rotunda, otoczona jak zwykle przez groby żołnierzy. Tutaj po obu stronach tej rotundy jeszcze kamienne krzyże. A tam w dół widok na Krępno. Dobra. Stogi siana. Już rzadki widok. Układane klasycznie. Ręcznie. A już. Ciężko dzisiaj zobaczyć. Natomiast w Wołowcu, proszę Państwa, jest tak. Przeszliśmy dzisiaj z Krępnej przez co? Przez Świątkową, ale przez coś jeszcze. Przez co myśmy przeszli? Tam, gdzie cerkiew była, na K. No nieważne. Przeszliśmy z Krępnej przez Świątkową i tutaj jesteśmy teraz w Wołowcu. Jest fantastycznie. Pogoda jest przepiękna. Miejsce jest no obłędne, w takiej dolince, bez zasięgu, uroczo naprawdę położona. No i zatrzymujemy się tutaj na noc oczywiście. Pozdrawiamy z Wołowca. Rozważcie to miejsce w Waszych planach wakacyjnych. Polecamy.
Właśnie powiedz, już nam mówili parę razy, ale my nigdy nie możemy zapamiętać. Jeszcze raz powiedz. Ikony namiestne, czyli... Namiestne. Tak, czyli ikony główne, czyli Święty Mikołaj, Matka Boża i Świąty, Jezus Nauczający i Święta Paraska Wawelska, czyli Patronka Cerkwi. A jaki to jest iPhone? 7? A ja nie wiem, XS chyba, czy SX, nie wiem jak się nazywa. A, XS. Niby 10. Eksperymentujemy z nowym nasadzeniem. Tutaj mamy już nasadzone w większości prawdziwą winorość. Jest Merlot, jest Gewurztraminer, jest... Co tam mamy jeszcze? No mamy Rieslinga, mamy Millera Thurgaua. Tak, no myśmy wiedzieli, że przyjdzie przymrozek w nocy z 22 chyba na 23 maja. Więc sobie nastawiliśmy budziki na 3 w nocy. Przygotowaliśmy 20 ognisk po obwodzie winnicy. No ale niestety to było za późno, wstaliśmy, było minus 3 stopnie już o 3 w nocy. Zaczęliśmy palić te ogniska, no o 5 było już minus 5, tak do 6 i niestety przy gruncie było około minus 7, także one... No tyle, że uratowaliśmy krzewy. No myśmy wczoraj mieli okazję już napić się tego czerwonego, wytrawnego wina Salome. Bardzo dobre, takie świeże powiedziałbym, to jest taki bardzo ciekawy smak. Tak jak ja mówiłem, nie wiem czy ono jest gazowane, ale był taki posmak rzeczywiście takiego lekkiego jeszcze. Lekko perlistego. Tak, tak, bardzo dobre. I dodatkowo w ikonostasie, oprócz tych 4 rzędów, które są jak zwykle, to my tutaj mamy jeszcze dołożony rząd tych 3 wąskich ikonek. Czyli ponad ostatnią wieczerzą mamy tego Chrystusa złożonego w grobie, czy Marię przy grobie, Chrystus z uczniami w drodze do Ema. No i mamy boczną ołtarze, bo to cerkiewka grecko-katolicka, więc z tej strony już mamy nietypowy. Późny barok, są już rzeźby, również ikonka Matki Bożej z Dzieciątkiem, na nią nałożona ta złota sukienka, czego się przeważnie nie robiło na ikonach, więc bardziej już taki rzymsko-katolicki. Z drugiej strony mamy ikonkę Świętego Mikołaja. Święty Mikołaj to ważny patron, bo to patron Rusi, więc w każdej cerkiewce znajduje się jego ikonka. Tutaj mamy 18 wiek boczny ołtarz, ale sama ikonka Świętego Mikołaja jest 1664, więc też bardzo, bardzo stara. Jest pięknie napisana. Obok świętego są jeszcze te klejmy, czyli jego życiorys. Dla tych, którzy kiedyś nie umieli pisać i czytać, to takie obrazkowe przedstawienie najważniejszych scen. No i podpisy jeszcze tym starocerkiewnosłowiańskim, czyli tą cyrylicą. Powyżej Matka Boska Eleuza, czyli Matka Boska Umilenia. Wtedy jest umilenie, kiedy przytulają się policzkami i trzymają się za ręce. I na samej górze Pasja, czyli ukrzyżowanie. No i też te krzyże troszeczkę się różnią, bo taki krzyż to krzyż grecko-katolicki, czyli 3 te belki poziome, czyli na pierwszy napisany tak jest ukrzyżowany, druga przybite ręce i trzecia to wiadomo, żeby udawany ten podnóżek pod nogami skazańca, żeby oni jak najdłużej się męczyli, żeby te ścięgna się szybko nie zrywały. Nogi na tych krzyżach są przybite zawsze 2 gwoździami, nie jednym tak jak na naszych. I jeszcze pod nogami jest ta czaszka, jak jeszcze pisanie zadam. Oni sobie zaznaczyli, że Chrystus został ukrzyżowany w tym samym miejscu, gdzie został pochowany pierwszy człowiek Adam. Bo już ten krzyż, który stoi tutaj przed ołtarzem, to krzyż wschodni, czyli prawosławny. On ma też 3 belki, tylko że tą pod nogami Chrystusa ma taką skośną. Więc oni sobie zaznaczyli znowu, że kiedy Chrystus wisiał na krzyżu, obok niego wisiało 2 łotrów. Ten, który przyjął przebaczenie, belka pokazała niebo. Ten, który nie chciał przebaczenia, belka pokazała piekło. Teraz mamy odpowiadane tutaj rzymsko i grecko-katolickie nabożeństwa. Mamy 5 rodzin łękowskich, dla tych 5 rodzin co niedzielę przyjeżdża się z Gorlic i mają tutaj swoje nabożeństwa. To jest ołtarz, w którym odprawia się z grecko-katolicki,
On jest tutaj w środku, tyłem do wiernych. Wtedy na początku mszy ze śpiewem rozsuwa te kotary, otwiera te carskie wrota. Cała msza jest śpiewana, więc jest dłuższa, jest w języku ukraińskim. Ksiądz wychodzi 3 razy przed ikonostas, śpiewać Ewangelię, mówić kazanie, podawać komunię. I komunia jest nawet pod 2 postaciami, czyli czerwone wino, kawałeczki chlebu się wrzucano do tego wina i podawano taką specjalną łyżeczką. Tutaj mamy datę, że w 988 roku był chrzest Rusi Kijowskiej, a w 1938 roku z okazji 950-lecia chrztu Rusi Kijowskiej, na ile stać było kościółki, tyle sobie coś tam odnawiały, malowały. Tutaj nie było w ogóle polichromii, więc została namalowana. Tam troszeczkę w nawie było, trochę brakowało, więc została domalowana. I teraz mamy ją z 1938 roku. Tutaj mamy tak bardziej kolorowo, bo mamy Duch Święty pod postacią gołębicy, 4 cherubini i motyw takich haftów ukraińskich, czyli taki krzyżykowy. Także po ostatnim remoncie, który był w latach 80., konserwatorzy zadecydowali, że są jeszcze dobre kolory, że jest jeszcze dobrze widoczna, żeby ją jeszcze nie poprawiać, nie niszczyć. Także mamy ją z 1938. Od 2013 roku jesteśmy wpisani na listę UNESCO. Jest to taki międzynarodowy wpis między Polską a Ukrainą. Także tutaj w Polsce 8 cerkiewek i 8 na Ukrainie. Tą ikonkę też mamy starą. Ona jest z pierwszego ikonostasu. To jest Chrystus Nauczający z 1664 roku. Zaraz po wybudowaniu mieli tylko jeden rząd, czyli te 4 duże ikonki. I zamiast ostatniej wieczerzy był mandylion. Więc po wybudowaniu tego ikonostasu w 1712 roku ta ikonka została tutaj wbudowana w ołtarzyk, natomiast 3 te duże i 1 ta malutka były rozwieszone tak po ścianach. Wniosek jest taki, słuchajcie, że jeżeli ktoś chce poczuć prawdziwą magię i piękno i ten taki odludny charakter Bieszczad, to powinien przyjechać w Beskid Niski.